Zrzutę. Sprechen, machen, fachen, ruchen, machen, nastojachen. Widzisz? Pikufo. Wiedziałem, co ty napiszesz. Jestem wróżbita Adum. Ja mamy minutę od ciebie. Mamy minutę, a jak dasz 10 tysięcy, to ci powiem. 25. Tak. No, ja pierdolę. Właśnie w tej sekundzie, co do sekundy by miała 25 minuta. 10 tysięcy, proszę. Ty mi. Powiedziałem, ja tobie powiedziałem. Ja wiedziałem, jaka jest. No to ja 25. Ja pierdzielę, ale i to jest szok jak trafi. On pewnie sobie włączył, specjalnie to zrobił. Więc ubieraj ta choinki, ubieraj ta chałupy, bo śniegu i tak nie rozbieraj będzie. Rozbieraj ta dziewczyny. Rozbieraj ta dziewczyny i ubieraj ta chałupy. To jest takie moje motto. Ubieraj ta co innego. To jest moje motto świąteczne w tym roku. Już 26 krów temeru będę musiał wreszcie. O, proszę bardzo, ale no jadą. I jakieś kachmenty tu były. Podama. To była dama. Godnie sobie. Się wyciągnę, proszę państwa, od razu lepiej. A w takim wygodnym New Hollandzie to aż się chce żyć. Edek, jedź szybciej tym warchlaczkiem, bo ja tutaj wjeżdżam. Nie będę się zatrzymywał. Nie ja żadnej w babcie. Pewnie w domu. Fajnie, bo ja pierdolę, jak wymusił. Orzesz w mordę, ja myślałem, że on będzie capował w lewo, czy co, ale skubanie jest idealnie przed obciążnikiem i to jeszcze tak przynajmniej z 80 w zakręt. Ej, zobaczymy, co się stanie, jak wejdę na pełnej pi w zakręt. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Co tu się odjebało, wybiacie? Tornado mnie przeszło. O ja pierdolę, wózek wchodzi na kombajn. Do żniw jeszcze trochę, ale ja pierdzielę, co tu się odiwania, nie? A było tak poukładane, z 10 minut tu spędziłem, żeby to wszystko potem. Ale zobacz, ten śmocie, żeś przystawił, zobacz, człowieku, w kopaczkę weszło. Rzuciłem wiadro, człowieku. Ty, chodź ci założę wiadro na łeb. Dawaj. Czekaj. Widzisz coś? Nie. Gdzie jest pana? O Boże! Widzisz coś? Buzię widzę, ale ty nie, bo ej, widziałem Chiny przez chwilę, także się kurwa wiadro nawrócił. A tu mam jego sad, 6 drzew kupił i obany i 6 uli. Masz gorąco. 6 uli, pilnuje 6 drzew. Nie wiem. Widać, jak te ule są postawione? Najlepsze jest to, że te wszystkie ulki stoją obok siebie, więc myślę, że one nie powiem jak stoją, ale to już zostawmy dla ludzi w komentarzach. Bardzo ciekawie stoją. I każda pod drzewem. Jakby stała, to by było wiele lepiej. Żeby coś opierała. A może, nie wiem, czemu ja bym na twoim miejscu te 6 latarni jeszcze na postawie. Oba. No i żeby nie mówić, co stało poza nami. Koło tej ulki każdej. Każda ulka. Żeby stało poza nami. Tak. Nie obrażają, dlaczego się tutaj nie jest. Skończycie, że nie stoi, przecież nie ma wieczorów. Ale nie widziałem tam, żeby latarnia stała. Tak, na sosie z kupu. Sosie smaku. O, bardzo. O Jezus Maria, kurwa, balkon się urwie teraz. Halina, wolę na balkon nie wychodzi, bo się cały podłamał. To jak on się mnie boi, jestem większy. Prawdopodobnie strefa zgniotu u niego skończyłaby się kurwa na tylnej klapie w bagażniku. Co ty monster truckiem? Dojdzie na tych wielkich kołach. Ej, kurde, w ogóle ja brałem ostatnio udział w konkursie na ciąganie ciężarów i mam naprawdę bardzo fajne umiejętności tutaj czwara. Ej, co ty zrobiłeś? Bo mnie wyjechał. Ja myślałem, że ty tak... Snake'a zacząłeś grać, tak bo cię zniszczyło. Tak mnie zarzuciło, chłopiec, szok. No ale właśnie nie widziałem, ja myślałem, że tam Adam wyjechał, bo nagle widzę ciągnik bokiem jedzie. Ja mówię, kuźwa, a ja patrzę na ten fend mój. Nie szkoda, bo mam wyjechać, bo fajnie. Ale... O ja pierdzielę. Myślałem, że pojedzie prosto. O, ale mi wyskoczył ktoś. Dobrze, że jest tu... O! Le... Ja pierdolę. Metr jak tu wjechałem, ty. Jak ale jak mi wyskoczył na zakręcie. Wiaderko! Kurwa, sąsiad, byś powiedział, ja bym ci dał. Po wiadro. 30 km po wiadro. Kurwa, jeszcze bym mnie zabił. Ale chłopie, nie wiedziałem, co to ja pierdolę. Niektórzy to nawet za wiadro potrafią zabić. Ale chłopie, to byś nie wiedział. Ty, ale to bym w domu? Dzięki. Ja pierdolę, uderzyłem w słup.
chciałem zastanowić, które pole będziemy robić.